Tomasz Gołębiewski. Edukacja artystyczna dla dorosłych. Zapraszam Państwa dzisiaj do starych łódzkich fabryk, które przez lata nabrały zupełnie innego oblicza i stały się po prostu obiektami kultury szeroko pojętej. W starych fabrykach Gajera, Scheiblera Poznańskiego czy Grohmana dzisiaj istnieją instytucje, które są zarówno państwowe, miejskie, jak i prywatne. Wspólnym mianownikiem wszak jest to, że wszystkie są związane dzisiaj z kulturą. Znajdujemy się w dawnej fabryce Ludwika Geyera, obecnie Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Z pewnością jest to jeden z bardziej charakterystycznych punktów Łodzi, a jednocześnie symbol Łodzi przemysłowej. Z racji, że ta fabryka jako jedna z nielicznych została otynkowana, jest znana przede wszystkim właśnie jako biała fabryka, ale oprócz tej wartości symbolicznej jest to bardzo ważny punkt dla miasta, bo była to pierwsza pełnowydziałowa fabryka włókiennicza w mieście i też pierwsze miejsce, w którym powstał komin fabryczny, bo była tu pierwsza maszyna parowa w Łodzi właśnie w przemyśle włókienniczym, czyli tak naprawdę pierwszy początek przemysłu włókienniczego w produkcji zmechanizowanej. Fabryka powstawała od 1835 roku. W latach 1835-38 powstało skrzydło najbardziej charakterystyczne, to od ulicy Piotrkowskiej, a ten kompleks czteroboczny został domknięty skrzydłem wschodnim, już nieotynkowanym, 50 lat później, w 1886 roku. Fabryka znajdowała się w rękach rodziny Geyerów do II wojny światowej. Po II wojnie światowej została znacjonalizowana, stała się częścią Państwowych Zakładów Przemysłu Bawełnianego nr 3, ale wtedy już nie było tutaj praktycznie produkcji. Natomiast dzięki inicjatywie Krystyny Kondratiuk od połowy lat 50. było wiadomo, że powstanie tutaj muzeum i właśnie od 1960 roku właścicielem terenów jest najpierw Muzeum Historii Włókiennictwa, a następnie pod współczesną nazwą Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Przez najbliższe lata będzie mieć również dwie wystawy stałe. Pierwsza z nich to Miasto Moda Maszyna, która właśnie oddaje charakter Łodzi przemysłowej w kontekście tych trzech słów, czyli maszyn, miasta, czyli historii Łodzi przemysłowej i mody, czyli tego, co łódzki przemysł produkował w kontekście odzieży. Druga wystawa jest na terenie Łódzkiego Parku Kultury Miejskiej. Są to łódzkie mikrohistorie, czyli spojrzenie na historię Łodzi z perspektywy zwykłych mieszkańców od końca XIX wieku do końca lat 80. XX wieku. Bardzo ważnym jest też międzynarodowe Triennale Tkaniny, które odbywa się co 3 lata, a w muzeum odbywa się też bardzo wiele różnych aktywności. Są warsztaty, oprowadzania, akcje edukacyjne dla wszystkich, od najmłodszych do najstarszych, a jednym z ciekawszych rzeczy i bardzo też pozytywnie kojarzonych przez mieszkańców jest cykl koncertów letnich Geyer Music Factory, na który w tym roku już możemy również zaprosić. Budynki, w których znajdujemy, to fragment dawnego imperium Karola Scheiblera. Ich historia datuje się od roku 1887, kiedy rozpoczęła się budowa tych właśnie trzech fragmentów, które teraz stanowią kompleks Art Incubatora czy Fabryki Sztuki. Historycznie te budynki tak naprawdę pełniły rolę magazynów, co też widać w tym momencie w ich konstrukcji. Specjalne pogrubione podłogi, fragmenty, po których toczyły się wózki. Nam bardzo zależało, żeby tak naprawdę zostawić jak najwięcej tej oryginalnej architektury, więc to chyba jedno z niewielu miejsc, gdzie mamy szansę zobaczyć nieobudowane słupy żeliwne i tak naprawdę całą architekturę taką, jak ona rzeczywiście wyglądała te ponad 150 lat temu w wielu przypadkach, a też naszym celem byłaby te współczesne rozwiązania nawiązywały do oryginalnych konstrukcji, dlatego wszystkie instalacje idą jak gdyby na zewnątrz budynku, można je podziwiać. My, Uciar Center, fundacja, która rozpoczęła na nowo historię tych budynków, adaptując je na cele kulturalne, trafiliśmy do tych przestrzeni w roku 2004 i od tego czasu Aktywnie staramy się przekształcić je w centrum artystyczno-kulturalne. Ta historia wciąż się rozwija. Same początki przywracania tych budynków do życia kulturalnego to projekty związane z sztuką ulicy, z aktywnościami troszkę alternatywnymi, ale też z festiwalami. Taka była idea, taki był pomysł, znaleźć miejsce, które w Łodzi gościłoby różne wydarzenia skierowane do szerokiej publiczności i poruszające różne zagadnienia związane z bieżącym życiem kulturalnym, więc oczywiście to miejsce, w którym przede wszystkim odbywa się Festiwal Fotografii i Festiwal Designu, ale zależy nam bardzo, aby pozostawić tak naprawdę takiego ducha aktywności gdzieś na pograniczu tej historycznej tożsamości przemysłowej i tej nowego dziedzictwa kulturalnego, czyli przede wszystkim skupiamy się na działalności związanej z przemysłami kreatywnymi, z tymi rzeczami, które są blisko ludzi, stąd na przykład właśnie design. Izrael Kalmanowicz-Poznański był właścicielem, twórcą, pomysłodawcą drugiej największej fabryki na terenie Łodzi. No, nie tyle fabryki, to było prawdziwe imperium fabryczne, w zasadzie zupełnie samowystarczalne. Budowane od początku lat 70. XIX wieku do końca wieku XIX powstała większość budynków fabrycznych. Oczywiście budynkiem, który wieńczył dzieło, był Pałac Izraela Poznańskiego czy rodziny poznańskich, największa pofabrykancka rezydencja w Europie, w której to murach teraz znajduje się Muzeum Miasta Łodzi. Fabryka Poznańskiego nazywana, określana mianem miasta w mieście, tak mawiano i o kompleksie fabrycznym Karola Scheiblera, tak mawiano i o fabryce Poznańskiego, gdyż faktycznie wokół takich założeń fabrycznych budowała się sama Łódź, samo miasto. Na początku XX wieku w fabryce Izraela Poznańskiego pracowało kilka tysięcy osób. No, prawdziwe imperium fabryczne, prawdziwy kompleks fabryczno-mieszkalno-rezydencjonalny, ogromna skala i ogromny rozmach. Teraz w budynku dawnej wykończalni znajduje się Muzeum Fabryki, które próbuje opowiadać historię tego miejsca. Sercem muzeum są XIX-wieczne krosna mechaniczne, liczące grubo ponad 100 lat. Sprawne, działają. No, zawsze jest to niebywała atrakcja dla naszych zwiedzających. Izrael Poznański zmarł w roku 1900, na samym progu XX stulecia. W czasie okupacji, w czasie II wojny fabrykę kontrolowali Niemcy. Fabryka pracowała na rzecz armii niemieckiej. Ten stan utrzymywał się przez cały czas do roku 1945. Później no, fabrykę przyjęło państwo, fabryka, zasadniczy trzon fabryki, budynki fabryczne nie były zniszczone. Lata 50. to też taki moment zenitalny, szczytowy, jeżeli chodzi o liczbę zatrudnionych. Liczba zatrudnionych miała dochodzić do 12 tysięcy. W latach 70. dopowiedziano jeszcze nazwę firmy Poltek, Zakłady Przemysłu Bawełnianego, i to utrzymywało się aż do samego końca, do zamknięcia fabryki w roku 1997. Fabryka została postawiona w stan upadłości w roku 1991, już po zmianach społeczno-politycznych, po przełomie 1989 roku. W roku 1995 wraz z wygaszaniem, zamykaniem poszczególnych działów fabrycznych obiekt został już poddany pewnej restrukturyzacji, przynajmniej planom restrukturyzacyjnym, którym miał być poddany. Ostatecznie w roku 1997 fabryka została zamknięta. Te wszystkie zmiany, które działy się, dotyczyły tej fabryki, no, też znajdowały niejednoznaczny odbiór społeczny, gdyż było to prekursorskie, faktycznie trzeba to przypomnieć, zamykanie fabryki, a jednocześnie konceptualizowanie już jakichś zmian, które miały tutaj mieć miejsce. Obecnie dawna fabryka Izraela Poznańskiego to centrum Manufaktura. Przeszliśmy w tym odcinku przez kilka łódzkich fabryk. Zaczęliśmy u Ludwika Geyera, Centralne Muzeum Włókiennictwa, potem byliśmy w fabryce Scheiblera, dzisiaj Art Incubator i kończymy na fabryce Poznańskiego, dzisiejsza Manufaktura. To tutaj jest rynek łódzkich włókniarek. To tutaj swoje miejsce znalazło Muzeum Sztuki oraz wspaniały hotel. Nie ma Łodzi bez ulicy Piotrkowskiej i Manufaktury. Całe to centrum, które zostało stworzone w byłym imperium Izraela Poznańskiego, dzisiaj tętni życiem. To miejsce rozrywki, kultury, Na tym rynku odbywają się wielkie imprezy rozrywkowe, ale także pokazy i występy artystów kultury wysokiej. Tutaj co roku spotykamy się na Manu Summer Jazz Sundays.